Bo o tym też trzeba powiedzieć, że festiwale sztuk plastycznych, które się w Sopocie odbywały jako taka inicjatywa pozwalająca na konfrontację tego, co robili artyści w Sopocie i tego, co artyści w Polsce prezentowali, były no właśnie takimi ogólnonarodowymi prezentacjami sztuki i tutaj już z 1958 roku katalog, który też pokazuje, że nawet okładka nie ma żadnego motywu figuralnego, jest całkowicie abstrakcyjna, zarys jakiejś takiej palety stylizowanej z motywami właśnie, z motywami abstrakcyjnymi. Bo ta nowoczesność, która najbardziej może w późnych latach 50. dla środowiska gdańskiego wiąże się już może nie tyle z malarzami, nie tyle z ceramikami czy twórcami tkanin, tylko z życiem studenckim, które najbardziej, bo tutaj pracownia malarstwa, gdzie tam widoczny jest wśród studentów Jacek Fedorowicz, jeden z uczestników tego życia studenckiego, my je najbardziej chyba znamy z filmu Morgensterna Do widzenia, do jutra, który pokazuje właśnie funkcjonowanie tych teatrzyków studenckich, w ogóle życia tutaj gdańskiego artystycznego, ale to jest też osobny temat, którym Zofia Watrak się obecnie zajmowała. I na koniec, to jeszcze ciekawa sprawa, bo taką jedną z ostatnich wielkich realizacji było zamówienie skierowane do artystów Sopotu na wystrój dworca, ukończonego właśnie nowego dworca kolejowego w Gdyni. I ci artyści wykonali po pierwsze zespół monumentalnych malowideł w sali restauracyjnej dworca, pieczołowicie dzisiaj zakonserwowanych, bardzo szczęśliwie, pod kierunkiem Stupnickiego, z takimi fantastycznymi, ale astrologicznymi, bestiariuszowymi, można powiedzieć, motywami tego właśnie stropu, z konstelacjami, z gwiazdozbiorami realnymi, fantastycznymi, ale nawiązującego znowuż do sztuki francuskiej, głównie do pracy, tutaj zestawiam fragmenty z Gdyni przez Stubnickiego z zespołem, z gobelinami robionymi przez Jeana Bursata, jednego z najwybitniejszych francuskich twórców sztuki tapiseryjnej, którego motywy po prawej stronie, na przykład to słońce, są jakby wypisz, wymaluj, a te gobeliny robione w tym samym czasie, bo Bursa już od późnych lat 30. tworzył. I myślę, że ze względu na kontakty twórców z Sopotu, kilku z nich jeździło do Paryża. Kazimierz Ostrowski był przez rok w pracowni Leżera w późnych latach 40. Na dole znowu Bursa. I myślę, że to jest trop do badań. Znowuż takie porównanie, tutaj też Jean Bursa, trop do badań, który próbuje jakoś wyeksploatować, zajmując się także między innymi tymi malowidłami na dworcu w Gdyni. Tutaj znowuż Jean Bursa i fragmenty z Gdyni tych malowideł. No, mnożyć to można, ale powiedzmy jeszcze dwa słowa może o mozaikach. Hanna Żuławska zapewne, bo też do końca tego nie wiadomo, była autorką tej dużej kompozycji nad wejściem do sali restauracyjnej, będącej właśnie takimi motywami kolejowymi tych Pegazów i tego koła uskrzydlonego. To bardzo piękna mozaika, ale nie jedyna oczywiście w tym zespole dworcowym. Widoczne są zresztą takie motywy, które nawiązują do Sputnika, zresztą to blisko tej daty chyba właśnie ten Sputnik wysłany w kosmos i taka ogromna fala popularności ikonografii, przedstawień takich tych sztucznych obiektów latających, ale w kosmosie się pojawiły. To nie jedyne oczywiście mozaiki, w Gdyni jest jeszcze na dworcu kilka. I te prawdopodobnie pod kierunkiem Żuławskiej, ale nie przez nią samą wykonywane, być nie wiemy oczywiście dokładnie kto, ale być może robiła je
Teresa Pongowska. Nie wiemy akurat, czy te dwie, które w bocznym skrzydle są. Zwracam uwagę tutaj, porównując z pracami Leżera, Ferdynanda Leżego, to jest bardzo, podobny sposób myślenia. I ostatnią z tych prac, którą chcę tutaj Państwu zaprezentować, jest ogromna przy bocznym wejściu mozaika przedstawiająca widok portu, rozładunek towarów z fragmentami, też nawiązującymi oczywiście do sztuki Leżera, ale w dużej mierze, to szczególnie przez właśnie te ładowane towary, może to jest jeden z dowodów na to, że Teresa Pongowska, bo to Teresy Pongowskiej obraz tutaj pokazuje. I na koniec tego przeglądu, który pokazał jakby historię tego środowiska, oczywiście bardzo, bardzo aspektywnie. Nie tyle jako konkluzja, może jako pewnego rodzaju podsumowanie, które jest pewnym tropem do myślenia. Otóż w swoich wspomnieniach jeden z bardzo ważnych polskich artystów, Jerzy Tchórzewski, napisał kiedyś o szkole sopockiej dosyć bezkompromisowo, czy nawet ostro, że nie byli to artyści najzdolniejsi, ale byli świetnymi organizatorami i mieli ogromną pasję jakby tworzenia, czy pasję organizowania życia artystycznego. Ale co ważniejsze, on pisze o nich dalej w taki sposób, że sami uważali, że robią bezpieczny socrealizm, kolorowy. I dalej pisze Tchórzewski, to jest najbardziej uderzające. Ale być może właśnie to było najniebezpieczniejsze, że pozorowali coś, co nie mogło być dobre. Bo jak może być coś dobrego, co jest jakby od podstaw swoich związane z fałszem czy z zakłamaniem. I taka konkluzja Tchórzewskiego oczywiście pokazuje pokazuje to środowisko w kontekście uwikłań politycznych, ale też uwikłań osobistych, na które oczywiście wszyscy w tych czasach trudnych byli narażeni. Uwikłań, których zakresu my do tej pory nie do końca mamy świadomość. Moja dosyć powierzchowna kwerenda w gdańskim oddziale IPN-u skończyła się jakby fiaskiem, ale myślę, że to tylko pierwsze podejście. Być może właśnie te archiwa też odpowiedzą nam o wiele więcej o okolicznościach związanych z tymi uwikłaniami nie tylko artystycznymi, ale uwikłaniami politycznymi czy życiowymi tych twórców, których zasługi są ewidentne, ale których rola czy postawy są niezwykle dwuznaczne czy niezwykle dyskusyjne. Bardzo dziękuję Państwu, liczę na jakieś głosy.